Witam Was w kolejnym odcinku mojego vloga, w którym to prezentuję Wasze samochody, a właściwie to Wy je prezentujecie dla wszystkich moich widzów. Tym razem udało mi się namówić Kamila do zaprezentowania swojej Astry Coupé w bardzo, no trzeba przyznać, świetnej wersji, z ciekawą historią i po wielu modyfikacjach. Także zobaczcie, co dla Was razem przygotowaliśmy. Cześć, jestem Kamil. Chciałem Wam przedstawić moje auto, drugą Astrę G, którą posiadałem i posiadam teraz. Auto kupiłem od klubowicza, bo zawsze chorowałem na Astrę w Bertone, w coupé, do tego 2.0 turbo. No i miałem zwykłą trzydrzwiówkę, ta się pojawiła, od razu stwierdziłem, że po nią jadę do Szczecina, więc tak naprawdę kawał drogi, ale właściciel Krystian, którego serdecznie pozdrawiam, powiedział mi dokładnie, co jest do zrobienia i że nie ma obaw, żeby przyjechać po to auto. Przyjechaliśmy we dwóch. W zasadzie sprawdzanie tego auta to była czysta formalność tak naprawdę. Okazało się wszystko to, co właściciel poprzedni powiedział. No i tutaj też jego duża zasługa odnośnie lakieru, ponieważ Krystian jest lakiernikiem i to auto było malowane kilka razy tak naprawdę. To jest docelowy kolor, który na tym aucie siadł. Myślę, że siadł bardzo fajnie, bo jest to lakier z palety BMW. Nazywa się Sepang Bronze i jest to lakier perłowy. Cztery warstwy bazy, cztery warstwy klaru, żeby to wszystko pokryło, żeby było z czego schodzić, ewentualnie wycinać przy polerowaniu. No i ziarno jest dosyć grube, w zasadzie wydaje mi się, że grubsze niż w oryginalnym lakierze, co widać mocno w słońcu. Co tam jeszcze z zewnątrz, oprócz samego lakieru? Zderzak OPC2, czyli praktycznie klasyk, przez jednych kochany, przez drugich nienawidzony, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest najładniejszy zderzak do Astry G. Druga sprawa, kratki w tym zderzaku były seryjne, OPC2. Zmienione zostały na OSV, a żeby je dostać, akurat nie było opcji kupna ich, nikt ich się nie pozbywał. Wyszło tak, że kupiłem drugi samochód po prostu dla tych kratek, bo właściciel nie chciał mi sprzedać samych kratek, więc kratki wylądowały tutaj. Dodatkowo grill jest grill jest pomalowany w czarny połysk. No i co tam, co dalej, co z boku? Z boku w zasadzie nic się nie zmieniło, poza tym, że jak widać felgi i zawieszenie delikatnie jest skręcone teraz do góry na zimę, aczkolwiek w sezonie jest niżej, jest to KW wariant pierwszy. Co tam jeszcze? Felgi RH Crossline, z przodu 8,5 cala, z tyłu 10 cali. Wypychane jeszcze dodatkowo 15 i 20 mm dystansami. Plus opony z przód Toyo 215-35, 225-35, z tyłu Continental. Ranty polerowane i zawieszeniowo, co będzie jeszcze wspomagać? Będzie wspomagać sztywność tego auta rozpórka, która już leży, już jest pomalowana w czarny połysk zresztą, ale jeszcze nie zamontowana niestety z braku czasu, ponieważ Marcin wyciągnął mnie do nagrań przed samym rozłożeniem auta i przygotowywaniem je na przyszły sezon, więc tak jak mówię, jeszcze nie jest zamontowana. Zaproszę Was jeszcze do tyłu. Z tyłu jest RDX, czyli delikatne podkreślenie tak naprawdę tej linii nadwozia, delikatna lotka i przydymione lampy seryjne tylne. No i wnęka w tylnym zderzaku pomalowana w czarny połysk, aczkolwiek w przyszłym sezonie i przód, i tył prawdopodobnie będzie wyglądał inaczej. Tak to wygląda z zewnątrz. Co więcej, pod maską zmiany mechaniczne. Jeśli chodzi o zmiany mechaniczne, nie jest to seria. W zasadzie od początku już praktycznie nie była po swapie na 2.0 turbo. Seryjnie tu się działo 2.2.
ciesząca się świetną chwałą. Zostało wymienione na jeszcze lepszy silnik 2.0 turbo, który też się cieszy bardzo dobrą opinią. To może zobaczmy to w takim razie. Dobra, to otwórzmy maskę. Widzisz, że ci staram się nie przerywać, bo to jest świetne, o czym mówisz. Ale pokażmy to również wszystkim widzom. Niech zobaczą, jak to wszystko wygląda pod maską. Jest trochę syf, więc się nie przestraszcie, ale wygląda to na obecną chwilę w ten sposób. Siłowniki maski, ze względu na to, że 90% rzeczy przy aucie robię sam i pałąk tutaj mnie strasznie denerwował, irytował, więc to była jedna z początkowych modyfikacji, które od razu wpadły. No i co tam jeszcze? Wydech od początku do końca, przelot na jednym tłumiku, na tłumiku końcowym. 3 cale downpipe, reszta 2,5 cala. Plus owinięcie bandażem, więc żeby tą temperaturę spod maski trochę zbić. Krótki dolot też owinięty bandażem, jest ze stożkiem, będziecie mnie hejtować, że nie jest odseparowany. Założyłem to w tym tygodniu i dopiero tak naprawdę w zimie będę spawał całą osłonę stożka, żeby go odizolować i zrobić po prostu troszeczkę chłodniejsze powietrze, żeby miał. Co tam jeszcze? Program Stage One, tak naprawdę niehamowany, seryjne 200 koni. Ile jest? Nie wiem, nie chcę strzelać, jedzie fajnie, ale będzie jeszcze lepiej, bo wpadnie w tej zimy turbinka, która jest zresztą już do regeneracji, ale wpada hybryda. I z modyfikacji w zasadzie można by powiedzieć to tyle. Dodatkowo jeszcze doszły w tym tygodniu dodatkowe zegary, które też podpiąłem, od EGT, od boosta i od temperatury oleju. Generalnie wydaje mi się, że jeśli chodzi o maskę, to co się dzieje pod maską, to jest tyle. Wygląda to dość seryjnie, aczkolwiek będzie lepiej na pewno. Komora generalnie to jest jedyny minus tego auta wizualny, który mnie boli, który jeszcze nie jest zaczęty, ale mam nadzieję, że po zimie już będzie prezentować się to zupełnie inaczej, co będzie widać pewnie na zlotach. Okej, to powiedz mi jeszcze w takim razie, ile przewidujesz koni? Docelowo? Docelowo myślę, że okolice 300 koni i wystarczająco. To jest ośka, więc nie chcę mi się tutaj przesadzać. Już i tak często, gęsto na zakrętach czuć te problemy z trakcją. Można się ratować jeszcze szerszymi oponami i tak dalej, aczkolwiek to auto jest coś pomiędzy zlotami, czyli stensem, a tym, żeby tym naprawdę się fajnie można było szybko pojeździć, tak? Gdzieś tam po torze, jak się uda. Także podejrzewam, że tak zostanie. Z oponami raczej nie będziemy kombinować. Mówię, brakuje już troszeczkę mocy, tak? Teraz myślę, że mam nadzieję, że jest około tam 230, może troszeczkę więcej koni. Aczkolwiek no jest mało. Szybko człowiek się przyzwyczaja, pół roku i już jest mało. No tak jak mówisz, to jest ostatni element, który będziesz dopracowywał w zimie. Ja od razu mówię, tak jak wspomniałeś, wyciągnąłem cię tuż przed rozebraniem tego wszystkiego przed zimą, no ale musiałem pokazać, tak? No, wykonałeś kawał pracy, i to takiej naprawdę tytanicznej w pewnych momentach, że no, musieliście to zobaczyć. No, ja się cieszę, że Marcin mnie zaprosił, ponieważ mówię, często to auto jest widywane gdzieś tam na zlotach. W tym roku akurat odpuściłem wszystkie prawie zloty, oprócz Owli. Tak. Tylko, ale to z przyczyn osobistych, ale tak jak mówię, na przyszły sezon wracamy mocniejsi. Dobra, no to wiemy, jak to wygląda pod maską. To co? Wnętrze? No to lećmy do wnętrza. No boję się, że to jest chyba majsterstwo, jeśli chodzi o wnętrze. Wiem, że je cały czas dopracowujesz. No, wnętrze, ale tak, wnętrze cały czas coś się dzieje i wnętrze to taki mój kruczek z tego względu, że wszystkie zmiany zewnętrzne to tak naprawdę można powiedzieć, że są dla siebie, ale też dla innych, tak? Jak się poruszam tym autem, ludzie zwracają uwagę, ale ja zwracam też uwagę na to, jak ja się czuję w tym samochodzie, a ja się muszę czuć w środku dobrze, tak? Dlatego trochę się pozmieniało, trochę grubo,
Przede wszystkim ze względu na fotele. Fotele z Astry J OPC, które udało się kupić kompletnie nowe w pokrowcach. Niestety tylko sam przód udało mi się dorwać. Tylna kanapa jest seryjna. Ale co do foteli. Fotele pojawiły się na licytacji inne, kompletnie czarne, pół skóra, pół materiał. Licytowałem, no ale licytacja osiągnęła chore pieniądze, po czym pojawiły się te fotele. Lada moment od razu zadzwoniłem do gościa, myślałem, że jest to jakaś ściema, ale jak się jeszcze tym bardziej, że gościu mi powiedział, że przez jakieś 200 km mi je dowiezie i spotkamy się po środku. Więc pojechaliśmy z kolegą po te fotele. Okazało się, że rzeczywiście gość był. Cena była umówiona dosyć naprawdę okazyjna, jeśli chodzi o te fotele. No i mówię, jak je zobaczyłem, to mówię, dobra, biorę. Jak nie siądą, to trudno, to będziemy rzeźbić, bo nie jest to plug and play niestety. Tutaj tak naprawdę pierwszy fotel przymiarki to było, żeby nie skłamać, 8 godzin, żeby włożyć ten fotel, żeby on siedział tak, jak ma siedzieć, żeby było bezpiecznie przede wszystkim. Mhm. Drugi fotel pół godzinki, bo już wiedzieliśmy tak naprawdę z kolegą, co i jak spawać, jak zrobić profile na tył, ponieważ przód siada w oryginalne mocowania, natomiast tył jest na customowym, grubym z profilu, tak żeby w razie wypadku nic się nie działo. Dlatego też te fotele są delikatnie wyżej niż seria, ale z tego względu, że to są dość drogie fotele i nie nastawiam się na to, że auto pójdzie gdzieś tam w całości kiedyś na sprzedaż, więc odkręcam te fotele i są oryginalne szyny z Astry J-ki, nic nie jest kombinowane, także tak to wygląda. I dodatkowo pod przeszycia, pod niebieską nić, niebieski pasek, wpadły pasy z wersji OPC niebieskie. No i zaczęło już to się dziać dalej, tak? Konsola, wiadomo, obskurna guma, więc pomalowana została w czarną strukturę, aczkolwiek to też chyba się będzie zmieniać teraz. Nie zdradzę, co to będzie, ale myślę, że będzie coś fajnego. I co dalej się zadziało? We wnętrzu sadek, sadka pewnie z Opla bardzo dużo ludzi kojarzy. Do niego poleciały wszystkie elementy, które mają jakiekolwiek podświetlenie w sobie na przerobienie. Plus zmiana wskazówek i odliczników i zmiana pokrętła od panelu. Jedno i drugie z Forda Mondeo. Dalej kierownica obszyta, perforacja z gładką skórą, z płaskim dołem, to też zostało zrobione w tym sezonie. No i temat w zasadzie dwie rzeczy na świeżo, które zostały tak naprawdę zrobione. To jest oklejenie materiałem słupków. Nie skończyłem jeszcze pod sufitki, bo czas mnie gonił, to było jeszcze przed Owlą, więc ja ostatniego tego samego dnia co Owla kończyłem składać wnętrze, więc nie starczyło czasu na podsufitka została, natomiast wszystkie słupki są już przeze mnie osobiście oklejone materiałem. Pozostał słupek od wskaźników, ponieważ to też jest świeża modyfikacja, te wskaźniki wpadły tak naprawdę z 2 tygodnie temu do auta, natomiast podciągnięcie całej instalacji, czujników i tak dalej, a chciałem to zrobić tak, żeby ich kompletnie pod maską widać nie było, a pewnie nie było, więc podłączone są tak naprawdę przedwczoraj, 2 dni temu chyba. I też dosłownie tak jak pod zegary udało mi się dostać białe wskaźniki z czerwonymi wskazówkami, tak żeby wszystko było spójne, plus ten słupek, mówię, jeszcze pójdzie do delikatnych modyfikacji, no i przede wszystkim podsufitka, tak żeby było kompletnie czarno, no i wszystkie szyby ściemnione folią przyciemniającą delikatnie, żeby nie mieć problemów przede wszystkim jakichś tam większych z policją, chociaż podejrzewam, że gdyby zatrzymali mnie do kontroli, to byłoby dość grubo i po dowodzie, ale na szczęście nie rzuca się to tak w oczy z tego względu, że i przód i tył jest przyciemnione tą samą folią.
We wnętrzu co jeszcze? Granie. Granie to Radio Pionier, podłączone też pod sterowanie w kierownicy, także to wszystko działa. Dodatkowo wzmacniacz podwieszony w bagażniku. No i nieduża skrzynia, 25 cm głośnik, tak żeby sobie coś tam grało. Reszta nagłośnienia jest jeszcze seryjna, aczkolwiek będę wygłuszał wszystkie boczki. I podejrzewam, że podłogę też, ponieważ wydech jest dosyć głośny i to było słychać na niejednym zlocie. No to żeś chyba wszystko wyczerpująco jednym tchem powiedział. Jak zauważysz, nie wchodziłem Ci w paradę, bo trudno przerywać coś, co dobrze Ci idzie. Dobrze, w planach powiedziałeś mniej więcej, dużo się będzie zmieniało jeszcze w zimę. Nie musisz zdradzać, co będziesz robił, ale rozumiem, że na Owla jest szansa, że zatrzęsiesz trochę tematem. Jest taki plan, przede wszystkim, znaczy będę działał też na wielu frontach tak naprawdę, bo pierwsza sprawa to wygląd zewnętrzny i tutaj tak naprawdę główną kwestią będzie fakt, że muszę się wybrać do Szczecina, bo nikt mi nie podejmie się malowania tego samochodu. Więc tak, bo poprzedni lakiernik, tak? Będziesz stawiał do poprzedniego lakiernika. Dokładnie, ten sam lakiernik, który malował to auto, będzie malował też elementy, które tutaj myślę, że się pozmieniają. Wnętrze, aczkolwiek do wnętrza nie mogę się przyczepić. Będzie parę smaczków, będzie na pewno ta podsufitka, o której mówiłem, będzie ta konsola, tutaj się troszeczkę jeszcze pozmienia. Aczkolwiek też nie podejrzewam, że nie będzie to już jakieś, nie będą to już jakieś drastyczne zmiany. Na pewno mocowo się troszeczkę zmieni, bo mówię, turbina i tak musiałem robić, już byłem tego świadomy, więc przy okazji warto zrobić, tak? Troszeczkę więcej mocy. I co jeszcze? Z nagłośnienia z Car Audio podejrzewam, że nie zmieni się nic, nie w tym sezonie na pewno. Zobaczymy jak z kołem. No powiem Ci, że koło mi się cały czas podoba. No koło jest... Trudno będzie je zastąpić chyba. Koło jest dosyć fajne, aczkolwiek mam wrażenie, że przez wiele osób troszeczkę odbierane jako przestarzałe. Ale tutaj bardziej mi chodziło o szerokość, tak? O te 10 cali z tyłu chciałem zobaczyć na swoim samochodzie, jak to siądzie. No i nie powiem, że jak założyłem te felgi, udało się to już wszystko spasować, gdzie tak naprawdę parę osób, których się radziłem tak naprawdę, jakie dystanse, jak to poszerzyć, co zrobić z błotnikami i tak dalej. Wszystko było tak, że wszystko było zamówione, miałem wejść do garażu i wszystko po prostu złożyć, tak, w całość. Okazywało się, że dystanse przyszły nie do mojego samochodu, tylko do czegoś innego. Śruby przyszły też od jakiegoś innego zamówienia, nie były te długości śrub, które ja potrzebowałem. Mówię, z felgami też miałem tam przeboje, później opuszczaliśmy, przycierało, więc trzeba było te ranty koniecznie zrolować. Jeszcze ich nie wycinałem, aczkolwiek teraz już będą, podejrzewam, że wycięte, jak pojadą już na lakierowanie inne elementy. No ale jak założyłem, jak udało się złożyć własnymi rękoma, to satysfakcja w garażu była taka, że jak zwykle parkowałem sobie tyłem, żeby mieć łatwiej wyjeżdżać, tak parkowałem sobie przodem na miejscu i się zawsze zawracałem, patrząc na tył auta, żeby zobaczyć, jak to fajnie szeroko teraz wygląda z tyłu. Okej, okay, no to słuchaj, już teraz wiesz, dlaczego tak Cię nękałem, żebyś pokazał przed kamerą wszystkim, jak wygląda Twój samochód, bo on jest, można powiedzieć, praktycznie dopracowany. Teraz będziesz się bawił w różne szczegóły we wnętrzu, będziesz zwiększał moc, okej, okay, to jest wszystko świetna perspektywa, ale ten sam Twój samochód już prezentuje się wspaniale i to właśnie widzicie teraz. I cóż, powiedz jeszcze mi tak już na koniec, czy warto się pojawić u mnie na kanale? No myślę, że warto. Myślę, że warto. Fajnie z Marcinem jest pogadać. Zresztą nieraz mieliśmy okazję gadać o samochodach. Zupełnie inaczej jest przed kamerą, aczkolwiek mówię, nie warto się bać. Fajnie poopowiadać. Dużo ludzi może to zobaczyć. I złapać też przede wszystkim zajawkę, tak? Na jakieś modzenie, bo ja zaczynałem od małych rzeczy w poprzedniej Astrze, aczkolwiek to nie była dobra baza do modyfikacji, nie oszukujmy się.
A jak udało kupić się to auto, czyli tak naprawdę fajną już bazę, gdzie można poszaleć, to wtedy z głową i rozsądnie można zrobić fajnie auto, nie wyrzucając od razu kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych od razu na raz, tak? Dokładnie. Tylko robić sobie na spokojnie, tak jak budżet pozwala i inne możliwości, tak? Super, także jeśli Wam się podobała Astra, mówimy Bertone czy mówimy Coupé? Chyba Coupé, Astra Coupé. Coupé, także jeśli Wam się podobała, to zostawcie kciuk w górę i udostępnijcie dalej, niech się niesie. Zapraszam również też na swój fanpage, tak, fanpage, myślę, że Marcin podlinkuje. Podlinkuje i na pewno będzie na dole gdzieś w opisie, żebyście mogli przejść i zobaczyć. W sumie jak Kamil cały czas zmienia ten samochód w czasie rzeczywistym, tak? Bo to teraz filmik będzie, a potem cały czas się będzie działo, także warto obserwować i lajkować. Dokładnie. Także dzięki, trzymajcie się i do następnego. Na razie, cześć.